roku 1888 w Lipsku nad Biebrzą przyszła na świat Marianna Biernacka. Z domu czekała. Rodzina była tu osiedlona od kilku pokoleń. Codzienność dziecięcy w młodzieńczym życiu błogosławionej Marianny nie była nadzwyczajna. Obowiązki w domu, pomoc w gospodarstwie i na polu wypełniały jej dni. Zimą zapewne, tak jak inne dziewczęta, uczyła się przędzenia tkania. Marianna najprawdopodobniej nie chodziła do szkoły. Świadczy o tym fakt, że w dowodzie osobistym z lat niewojennych podpisywała się trzema krzyżykami. Marianna Czekało w roku 1905, mając 16 lat, zawarła sakramentalny związek małżeński z rodzicem Biernackim. Mąż Marianny był ziemianinem, pochodził z Ostrowa koło Jastrzębiej. Po zawarciu małżeństwa państwo Biernaccy zamieszkali w Lipsku. Ich dom stał na miejscu, gdzie do dziś stoi dom Biernacki, przy zbiegu ulic Miejskiej i Zamiejskiej. W roku 1906, 9 grudnia, Marianna urodziła pierwsze dziecko, córkę Leokadię. Leokadia był oraz syn Stanisław. To dwoje dzieci, które z sześciorka pobitych przez Mariannę przeżyło. Czworo zmarło tuż po urodzeniu. Przed pierwszą wojną światową żyło się Biernackim dość dostatnio. To gospodarstwo ich liczyło 20 hektarów. Małżonkowie utrzymywali gospodarstwo na dobrym poziomie i uchodzili za zamożnych gospodarzy. W 1915 roku Niemcy zajęli ziemie polskie, znajdujące się pod zaborem rosyjskim. Wojska rosyjskie z lewego brzegu Biebrzy ostrzeliwały pozycje niemieckie, znajdujące się na prawym brzegu rzeki. Działania wojenne objęły też rejon Lipska. Zimą pod dom Biernackich przyjechał duży służbowy samochód, z którego wypakowano wiele walizek, skrzynek i map. Małżonkom pozwolono jeszcze nakarmić dobytek i przygotować kolację, a na noc kazano całej rodzinie iść do kościoła. Niemcy ewakuowali wówczas mieszkańców Lipska ze wszystkich domów do kościoła. Tam przetrzymywali ich blisko dwa tygodnie, zabraniając wychodzenia w ciągu dnia. Tylko w nocy wypuszczano po jednej osobie dorosłej, aby mogła przygotować, dostarczyć posiłek rodzinie. Wieże kościoła były dla Rosjan dobrym punktem obserwacyjnym. Rosjanie ostrzeliwali kościół z armat, nie wiedząc o zgromadzonej tam ludności. Ostrzeliwanie trwało 10 dni. Od ognia artylerii rosyjskiej spalił się wówczas prawie cały Lipsk. Około 70% zabudowań mieszkalnych zostało całkowicie zniszczonych, również gospodarstwo Biernackie. Kolejny okres zimy w 1915 roku rodzina przetrwała prawie wszystkie wlewy. Wiosną spróbowali wrócić na zgliszcza starego gospodarstwa, ale życie tam okazało się niemożliwe. Mąż Marianny wynajął w pobliżu skromny pokój. Było bardzo ciężko, w tym czasie Żyd o nazwisku Choreszko zaproponował Biernackim opiekę nad swoim domem, gdyż sam musiał wyjechać. Udzielił mu też 100 rubli pożyczki na zagospodarowanie się na nowym miejscu. W rodzinie Marianny zaczęło się wieść lepiej. Kiedy zbliżał się front rosyjski, rodzina mogła ukryć się w schronie, którym Ludwik wykopał w polu, jednak zagrożenie jej minęło, gdyż w niedługim czasie Niemcy zabrali Ludwika. Zabrali też Biernackim konia i wóz. Mąż Marianny wrócił po dwóch dniach, bez niczego. Było to dla niego silne przeżycie, bo dostał dużej gorączki i po powrocie utracił pamięć. Dzięki trosce żony Biernackiej wyzdrowiał. Po odzyskaniu podwłosi Biernacy od nowych władz polskich otrzymali odszkodowanie za straty wojenne w postaci drewna na budowę domu. Po latach wspólnej codzienności wypełnionej pracy córka Biernackich Leokadia wyszła za mąż w 1929 roku. Po ślubie zamieszkała wraz z mężem jego rodzinnym domu w Lipsku, u Szrachowskich. Tego samego roku spotkała Mariannę jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń.
zmarł mąż Ludwik. Marianna została na gospodarstwie z synem Stanisławem. Choć było jej trudno, pogodziła się z odejściem męża, traktując jako wolę Bożą. Tutaj spoczywał Ludwik Biernacki, mąż Marianny Biernackiej, babcia. No oczywiście za każdym razem, kiedy jest tutaj, to przychodzi, modli się z wielką czcią i takim szacunkiem też otacza ten grób. Myślę, że to dla niej było takie miejsce jakby symbolicznego spoczynku jej męża i Marianny Biernackiej, teściowej. W lipcu 1939 roku syn Marianny ożenił się za nią Szymczykowym. Ślub odbył się w kościele w Lipsku i odtąd błogosławiona dzieliła z młodym małżeństwem obowiązki radości smutku dnia codziennego. Relacje między synową a teściową były bardzo dobre. Kobiety pomagali sobie w pracach, w domach, w gospodarstwie, śpiewali wspólne godzinki. Śpiewaj mi słowiczek na rajskim dworze, pójdę ja go szukać w imię Maryi. A jak go odrajdę, to mu śpiewać będę. Zdrowaś Maryja, ty ten słowiczek krasny, przeczystej Pani. Śpiewaj im poranny, dziany świętszej Pani. Bo śliczna panienka to matuchna miła, módl się za nami, zdrowaś Maryja. Marianna traktowała Anię jako własne dziecko. Wspólnie części rodzinne nie trwało długo. Młodych obronili zaraz po ślubie wielkim leżeniu historii. Wybuchł II wojny światowej, Lipsk. Do 22 czerwca 1941 roku znajdowało się pod okupacją sowiecką. Mieszkańcy Lipska, a między nimi Stanisław, pracują pod przymusem przy budowie betonowych bunkrów